Dzięki do góry. Ale jazda. Macie przed sobą 10 wydawałoby się niewinnych składników. Musicie przygotować z nich sałatkę macedońską. Oczywiście pierwsze pytanie, co to jest sałatka macedońska? What the fuck? Co to jest sałatka macedońska w ogóle? Czyli po prostu sałatkę owocową. Cała taka prosta sałatka ma w sobie jeden trik. Każdy owoc kroi się inaczej. Żeby to wszystko miało spójny charakter, jeśli chodzi o proporcje kostek. Wszystkie części muszą być idealnie równe. Im więcej tej sałaty zrobicie, im ładniej pokroicie, im równiej pokroicie, tym lepiej. Moi drodzy, i od nauki krojenia zaczniecie swoją przygodę w MasterChefie. Bardzo ważne, żeby w każdym owocu kostka była idealnie równa. Pamiętajcie o tym, że każdy owoc kroi się inaczej. Liczy się tempo, ale też precyzja działania. Kiedy pani Ania pokazała, jak się kiwi kroi, no ja w życiu bym nie przykroiła go na cztery i nie wyciągnęła środka. Rozumiem w ananasie, który jest twardy, natomiast kiwi jadło się całe oprócz skórki. Na wykonanie tego zadania macie aż... 5 minut. 10 minut! 10 minut na zrobienie sałatki z 10 owoców. Życzę powodzenia nawet największym szefom kuchni. Proszę, start! Zanim przyszły MasterChef sprawdzi się w przygotowywaniu wyszukanych potraw, najpierw musi pokazać, że radzi sobie również z najprostszymi kulinarnymi zadaniami. Kurwa mać. Si. Od razu przy pierwszym owocu sobie przeciąłem palec. Kurwa. Nie wierzę. No nie mogłem trzymać owoców tak jak chcę. No i ciężko było mi kroić. Słuchajcie, szybko leci ten czas. Trzeba kroić każdy rodzaj. Pamiętajcie, nie tylko jeden owoc. Powinno być już pół miska wypełniona. Ja widzę nic tam. 5 minut zostało. 5 minut do końca. Chcesz pół kiwi? Co? Pół kiwi chcesz? Może być. Z kolegą obadaliśmy sobie swój plan i w pewnym momencie on zaczął jedne owoce obierać, ja drugie i zaczęliśmy się wymieniać. I tutaj zyskaliśmy bardzo dużo na czasie. Mamy wszystkie? No tak. No i żeby kogoś pokonać, trzeba mieć tu, a nie tu. Ja obrałem tam na przykład całe kiwi, dałem jej połowę, ona dała mi trochę mango już obranego. Dzisiaj kto nie ryzykuje, nie pije szampana. Ostatnia minuta. Ja jestem takim człowiekiem, który walczy do końca, nawet jak jest fatalna sytuacja, beznadziejna. No i sałatki nikt nie spróbuje. 5, 4, 3, 2, 1 i stop! Stop, odchodzimy od stanowiska.